Hej, cześć, witajcie moi drodzy w trzecim dniu 7 Daysa. Przywitaj się. Dobran. I jest z nami jeszcze Mieli Mąka. Dodatkowo dzisiaj dobraliśmy o jedną osobę więcej ze względu na to, że już opracowaliśmy jakby taki skromny scenariusz, którego raczej jeszcze nie zdradzamy, ale zobaczycie właśnie podczas oglądania. Wziąłeś coś jeszcze? No wszystko już chyba wziąłem. Dobra, okej. Myślę, że już nic tam nie mam. To będzie chyba na to, to będziemy się tam zbierać. Dobra, jak coś to już jestem wyposażony. Dobra, to chodź. Idziemy, czekaj, ogarnę mapkę. Dobra, to pójdziemy tą prostą ulicą, potem pójdziemy tak. Dobra, jakoś dojdziemy. No pewnie. No to już zmykamy. Dużo masz wolnego miejsca jeszcze? Tak. Moja ma mała. Spokojnie. Chodź na główną drogę. Wezmę sobie ten broń z kości. Sobie to zrobiłem. Spoko, ja tu czekam na głównej drodze. A jest. Idziemy. Masz wodę? Mam, wyrzucę ci trochę. Ja mam wodę, weź sobie. A, dobra. A jedzenie masz? Powiem ci, że mam coś tam. O właśnie, coś tutaj, jeżeli wypomniałeś. Jak powiem ci jeszcze, jak jest jeden zombie, jak to spokojnie możemy do niego podejść i palnąć mu normalnie w ryja z tego spadu. Dobra, to tam, nie wiem, kość mam to. Nie będę w niego strzelał najwyżej. Wiesz, to tam fajna, że mieć dużą amunicję z MG. To wiesz, to możesz ją wyjąć. Możesz wyjąć po prostu, żeby mieć na pasku je. Wiesz, tak jakby było po prostu gorąco. Mam przecież. No to luźno. Bo wiesz, może być gorąco. No, o tego typu gorąco mi nie chodziło, ale spoko. Yeah. No jak zwykle, oczywiście moja orientacja w terenie jest żałosna. Nie poszliśmy w tą stronę, co trzeba. A, to nawet lepiej. Cholera. Dzięki. Ok, ja wyciągnę. O, piórka. W końcu może normalnie sobie przejadę po zabiciu, tak jak lubię. Dobra, bo mamy trochę mało czasu, tu się wreszcie. No właśnie. Musimy jeszcze przeszukać po drodze z tą jedną trochę. Czas wrze, do farmy musimy dojść jak najprędzej. Tak, żeśmy w drugim dniu obniesieli, że w końcu zaczniemy jakąś podróż, żeśmy wybrali farmę. No, bo posiedzimy może tam 2 dni, bo tam akurat kukurydza jest, może się na to siedlimy trochę. I tak, musimy się tam jakoś osadzić. W sumie tam niedaleko farmy jest miasto, no to można by tam trochę posiedzieć. Pewnie. Nie ma sprawy, nawet lepiej. I po prostu poszukiwali, wiesz, 2-3 dni miasto i potem byśmy po prostu wracali tam. No. A mam jakieś tam jedzenie, to spokojnie. Jezu, ale musimy kawał drogi przejść. Ciekawe, czy dodadzą kiedyś autem. No kiedyś przyjdzie czas, to za pojazdy się wezmą twórcy. Może. Bo po prostu pojazdy fajna rzecz by była. No pewnie. Powiem ci, chociaż nie, teraz to jeszcze niekoniecznie, ale jak będzie już randomowa mapa, to tak, to by się przydały. Na przykład też złoża tego. Już tutaj skupowo tnę. Czekaj, zaraz tam dojdę do ciebie. Musiałem go tylko spenetrować. Wiesz, to ja mam 24 ugotowanego mięsa. No to spokojnie. Bo pamiętasz, gotowaliśmy mięso i mówiłem, że dopóki nie ugotuję mięsa, to nie wychodzi też tamto. No i tak się stało. To już dobra, jest ta farma? Ja biorę ten po lewej. Nie, to jeszcze nie jest farma. Co ty? Ja po prostu informuję, że biorę budynek po lewej. Dobra, ty po lewej, ja po lewej, tak? Ja po lewej, ty po prawej. Okej, dobra. Czekaj. O, lewa. Kurde. Wyrabiasz? Tak, kurde, mam tutaj, bo troszkę ciężko mi to idzie. Żeby się tylko harda nie zrobiła. O, jakie trzęsienie ziemi. Horda właśnie. Wiem przecież. Skakał. Tak mi się zatrzęsło, że to jest normalnie masakra.
Dobra, już tam wbijam do domu. Zombiaków mi się nie chce przeszukiwać, tego jeszcze zabijemy. Nie ma czasu na przeszukiwanie. O, ale mnie tu zlagowało mocno. Nie, żół! Ale się wystraszyłem. Dawno tak się źle nie skończył. O, nożyk znalazłem. Chcesz? Co ty, ja mam tu parę nożyk, więc już. Chodzę do budynku. Dobra, to jest już tam. Osiem nabój, pistolet. Nie biorę, nie mam miejsca. No, sporo tego było w tej kuchni. Jeszcze jakiś plecak. Ło, tu zombie, wie. Kopał beton. Przejrzę górę. No cholera, tak. Jeszcze parę pomieszczeń posprawdzam. Jeżeli nie. Dobra, jednak nie. Dajesz radę? Tak, tak. Wiesz, ciężko mi wyznać mi pomieszczenia, bo mam jednak tą kuchnię i to trochę ograniczę, ale daję radę. Jak coś mam dla ciebie, amo, dostaję parki. No to spoko, dzięki. O, też mam widzę dwa. Mam snajperkę, mam, tylko jej nie używam. Bo snajperkę mam, a nie mam tego. Hunting rifle, tylko snajperkę. Typowo snajperkę. Ooo, co znalazłem? Co? Piłę. Pięknie. Chwileczkę, jeszcze górę przejrzę, tak jak powiedziałem. Żeby mi się jakieś zombiaki nie zalęgły i mnie nie wystraszyły nagle. Jak znienacka. O, łuski. Chyba już mnie obtoczyły gnidy. 10 mm. Kaburzeczka by rzeszy. Już sprawdzam dalej. Plazma. Teraz wejście na górę. Oczywiście się boję tam wejść. Jak przeszukasz już ten budynek, to idź do tam, do tamtego następnego. Okej. Znaczy, bo ja jestem tu obok budynku. Tam jest jeszcze taki jeden budynek, co ma takie coś na tyła. Taką małą pierdółkę. Nie ma to jak zombie i loot w postaci ammo ze snajperki. Dobra. Ja. O, jest hunting rifle. Tylko tak, teraz mam miejsce. Nie było. Co by tu wypierdzieli? Nie mam nic do wypierdzenia. No kurde, co to jest? Żyjesz tam? Da, daję radę. No dobra, horda się zjadła znowu. No, to jest... Sporo zombiaków jest. Nie. No co, nie mówisz, horda. Czekaj. Jakoś będę musiał stąd się uwolnić. Musisz sobie dawać radę sam. Wiem. Dobra, do... Uuu, jak będę miał zombiaki. O Jezu. Masakra. Dobra, wyskakuję przez okno. To jest jedyny mój sposób na ucieczkę, bo innego nie znam. Gdzie jesteś? No tutaj, koło tego budynku jednego. Dobra. A w którym pomieszczeniu dokładnie? Jestem przed budynkiem. Nie w tamtym, tamten domek już przeszukałem. Ten teraz taki dwóch coś tam, że ma takie dwa segmenty jakby. A. To jestem już tam. Dobra, to właśnie do środka.
Okej. Bo znalazłem kilo, tylko oczywiście miejsca nie mam. Dobra, kość mam, kość mi do tego wyrzucę. Ja tu idę na tyłu, do tego wyrzucę. A, to są jagódki, jagódki, to okej. Okej, już tu jestem. To tam przeszukuj już dole. Okej. Truposze sprawdzam. No tu jeszcze rozwalam zębiaczki. Nic pożytecznego. Musimy się tu troszkę streszczać. No to przydałoby się. Przeskakuję przez kangurę, okej? Dobra. To sprawdzaj. Żeby szybciej już było. To co dam radę, to wezmę. O, painkillery. A to jest przydatne. To w zasadzie muszę zastąpić. A za dirt. Nie, to jest. To jest cobblestone, to nie, to trzeba wziąć. To jest przydatne też. Bardzo. Coś tu jeszcze. O, pap, jak miło. Dobra, przeszukałem resztę domu teoretycznie już. Możemy się zmywać z niego. No okej. Okay. Dobra. Chodź. Już idę stąd. Wyjdź przed dom. Mhm. Teraz trzeba nowy kierunek obrać trasy. Przy rzece idziemy. Masz ammo do pistola? Mam, ile chcesz? No troszeczkę by się przydało. Auczyk w sobie. Dobra. 31 naboi. Już mam mało ammo do tego SMG, wiesz, chciałbym zaoszczędzić. No oszczędzaj, bo jestem, że się może przydać. Może bym trochę postrzelał. Dobra, przechodzimy na drugą stronę rzeki. Musimy a, się spieszyć. Przez most, tak? No, musimy się spieszyć, musimy się na tej farmie zabunkrować. Mhm. Nie wyprzedziłem cię przypadkiem? Ej, nie tam, gdzie ty idziesz? Przy rzece masz ich. Aha. Widzisz, kule to jest skacze. Patrz, patrz, nie, nie, stój, stój, nie przechodź. Jestem po tej stronie, chodź tu. No, skakałeś już, już, już. Masz może jakieś piórka? Piórka... nie. Dobra, czyli mam tylko 26 bełtów i 5 piórek. No cóż. Może na farmie tam coś będzie. Może jakieś gniazdko jego będzie. Powinno być. Okej, okay, wchodzimy do lasu, a wiesz co. To wejdę z kartki. Siedem piórek i jeszcze. Wchodzimy do lasu, bo w lesie są trochę zagęszczone zombiaki. Gęsto zombiaki, więc uważaj. Masz jeszcze trochę wody? No mam. To byś mi zapodał. O kurde, musimy się śpieszyć, się ciemno robi. Ty nie gadaj. Nie widzisz? Łap. Okej. Okay. Dość szybko. Jak dla mnie to nawet bardzo szybko. Bardzo? Dobra, idziemy chodzić. Chyba, że w lesie jest tak, tego składu się krytyczy. Idziemy chodzić, nie ma czasu. Okej. Okay. Daleko ta farma? No, kawałek. No, kawałek jest. Będziemy mieć przerąbane, bo się nie zabunkrujemy, tam nie ma kwasa. Dobra, śpieszmy się, się śpieszmy. Ja znowu muszę przeszukać. Jest, pełno piór. O, to dobrze. To w tym lesie się znajdzie parę gniazd. Wiesz, coś pić jakiś raz wodę. Coś na sprinta. No okej, okej. Odwiózł ten. Sprawdź, kłody. O, shotgun. O, to dobrze, to weź sobie. Się przyda. Jak na błyskawicznie ten czas przemija. To jest kwestia przyzwyczajenia, tak sobie. Dobra, wypij tą wolę, jeszcze jedną wypij, nic. Już niedaleko? Sobie. Już niedaleko. No to dobrze. Gniazdo. Zaraz się schronimy. Dziękuję. Dobra, miał zapas bełtów przynajmniej. Już sobie zbiorę kamienie. Idziesz za mną? Tak, jestem cały czas. Czego chcę walnąć jeszcze do craftingu, nie obraź się.
Jak potrzebuję to... Masz jeszcze lody? Mam. To skończyłacie? Znaczy na razie nie, ale jakby się wyczerpie, to podałbyś. Okej, kurde, kolejny shotgun, nie mam miejsca. To wezmę. Zajmę. Mimo tego, że też nie mam miejsca, ale biorę. Czekaj, bo udaję, craftinguję dalej kamienie. Szybko tu. Dobra, biegniemy. Już nie ma czasu, serio. Szybko, zaraz będzie 19. O 20 się chyba cieli. O, jak później. Dobra, jest, nareszcie. Zbierz trochę kukurydzy, ja się cię osłaniam, bo ktoś... Okej, dobra. To może być niebezpieczne. Zbierz tam 64 sztuki albo ze 100. Dobra, do staka zbiorę. Jak mniej więcej. Najlepiej jakbyśmy na kucaku chodzili. Dobra, zabrałem staka. Okej, okay, chodź. Tylko ostrożnie, bo ktoś mi tu nie pasuje. Podejrzenie tu jest. Jak na farmie. Tu no krwi. No jest za dużo. No kukurydzy to przynajmniej tutaj jest na... nie wiem... na 10 lat. Sprawdzę tą torbę chwilę. Przeszukane. Czekaj, sprawdzę ten dom. Wchodzimy. Najlepiej kucni. Sprawdzę górę. Sprawdź dół jak na drugie piętro. Albo dobra, to sprawdź. Drugie piętro. Też puste, co do cholery. Wszystko przeszukamy. Znalazłeś sześć skorpion? Co znalazłeś? Znaczy... coś tam znalazłem, ale to takie... resztki. Nic takiego... Coś tu nie wynosuje, wchodzę na... dach. Coś... to ty, okej. Okay. Dobra, możemy tu ustępić, no. O, SMG. Masz pochodnie? Mogę zrobić. Chyba i zrób pochodnie i osiem. Czekaj, mam tu dla ciebie SMG ammo. Już. Ja tu zabiję jeszcze te okna. Komandeski. Już to będę robił. Co wy robicie w moim domu? What the fuck? Kto to? Oż ty. Mieszkaniec tego domu. A jaki mieszkaniec? Farmer? Tak, mieszkam tu od 20 lat. Skoro mieszkasz od 20 lat i nas tutaj teraz spotykasz, to co z nami zrobisz? Mamy przewagę. Staruchu. Jaki staruch? Ach, jesteś tego pewny? Dobra, nie ma co gadać. Musimy tu przetrwać, nie ma opcji. Dobra. Nie do ciebie mówię. Niech będzie. Jedna noc. Nie będzie. Odsuń się. Nie będę ci ufać. Zajmujemy górę. Zajmujemy całą farmę. Niech... co? Pozwolę wam zostać na stychu. Niech będzie. Idę się rozejrzeć w okolicy, tylko weźmy sobie łoże. Panie drogi farberze, to mogę położyć tu gdzieś łoże? Pewnie, jak chcesz to kładź. Z tych jest wasz, mówiłem. Skorpio zajmuje sobie jedną tą skrzynkę, to wydał kto pudło. Ja sobie zrobię. Okej. Okay.
gniazdko masz. Pusto. Takie pytanie. Słucham. Po prostu ja... Czym się tu zajmujesz? Wyjrzyj za okno i się zastanów drugi raz, zanim zapytasz. Ale na pewno czymś jeszcze się zajmujesz. Innym poza... Nie, Szkolą. Tylko tym. Z tego żyję. Coś to będę twoim strażnikiem. Przestań. Nie! Dlaczego go zabiłeś? Musiałem. To nie są twoi przyjaciele. Byli. Aha. Idź na górę. Dobrze. A kim był twoim przyjacielem? Nieważne. Ktoś jeszcze odwiedzał twoją farmę? Nikt, prócz was. To mamy dużo szczęścia, w sumie. Jesteś pewny, że taki hałas dużo nam pomoże? I tak dół jest już opanowany całkowicie przez nich, więc to czy hałasuje czy nie, to wiele nam nie pomoże. Ani nie przeszkodzi. Dlaczego jeszcze coś próbuję zrobić. Opanowali nas na dole tam horda zombie. Ale dajemy radę. Tak, to mieli już jest ten zbier. Kupałem to się parę grubasów. Tak poza tym to mogłeś być spokojny. Brawo. Nie, to zrobiłem celowo. A, okej. Okay. Jeszcze świetnie bardziej. Zastanawiam się tutaj za szopy. Nic tam nie ma już. Przeszukałeś? Tak.
No dobra, no dobra. Dobra. Skoro jesteśmy na siebie skazani, to może byśmy współpracowali. Żaden problem. Więc tak, skąd jesteście? Z nadbrzeża, żeśmy, jakby to powiedzieć, nagle zostaliśmy wyrzuceni mniej więcej w położeniu strefy radioaktywnej, skażonej. Więc mieliście, widzę, dużo szczęścia. Tak, żeśmy dotarli do jakby takiej mini wioski. Tam żeśmy się ze dwa dni ulokowali. Jak widzisz, też twoja forma nie by dobrze wygląda, bo jeżeli chcesz, możemy ci zaproponować, żebyś poszedł z nami. Może jakoś jeszcze bym sobie dał radę, no ale z tego co widzę, to bym poszedł z wami jednak. Samemu nie ma co. To przesiedzimy tu jeszcze z dwa dni i ruszymy. Będziemy musieli się od razu zmywać, bo to nie damy rady do wytrzymania ani chwili dłużej. Jeszcze trochę i ta twoja chałupa runie. Dobra, mam pomysł. Plony są już chyba odpowiednie do zbiorów. Następnego dnia zbierzemy wszystko i się wycofujemy stąd. No dobra. Pewnie. Niech tak będzie. Zapytamy o podstawową rzecz. Masz jakieś bronie? Pistolet i piłę. Choć piła to bardziej narzędzie. Rozumiem. Chodź na górę. Spoko. Ustąpimy ci parę sztuk amunicji. No okej. Wydaje się być w porządku. Na twoim strychu znaleźliśmy mini karabinek. Możesz sobie go wziąć. No popatrz, żyję tu tyle lat, a nawet nie wiedziałem o nim. Pewnie Beata. Smutne. Skorpio, daj mu trochę amunicji do lepiej. Włóż mu do skrzynki. Dużo nie mam. Włóż mu trochę. Dobra. Musimy się dzielić na razie. Albo niech weźmie wszystko, ja najwyżej wezmę shotguna. Okej. A muszę się znaleźć, bo skończyłem się bał z tego typu. A jakieś lekarstwa chcesz? Na razie nie. Dobra. A jakąś broń, nie wiem, białą? Mam siekierę. No dobra. Jakoś sobie dam radę jeszcze. Właśnie, Jayman, dla ciebie ammo do snajperki. No to włóżmy tam. Wyrzuciłem ci już. No to okej, okay. Już przygodzimy się produkcją bełtów. Tutaj jest dobrze. Okej, okay, to jestem uzbrojony, tak, jest okej. Okay. Jeszcze trochę i zbierzemy całe te plony. Porobię więcej skrzynek. Nie rób skrzynek. Nie będę ich kładł, tylko zostawię je na przyszłość. Jak będziemy już na miejscu, to zrobię tak, nie wiem, do 5 skrzynek. Okej. Wydaje mi się, że możemy już powoli zbierać plony. Godzina 4, to jeszcze nie. Ale musimy się pośpieszyć, bo mi się wydaje, że ten budynek szybko nie wytrzyma. Możemy zacząć czyścić pomału dół. Co myślicie o tym? Dobra. Chodźmy. To chodź pierwszy. Czysto, nic nie widzę. Czekaj, zeskoczę. Jesteś pierwszy, będziemy się osłaniać z góry. Na dole jest ich pełno. Chodź pod chory. Skoczyć tam? Tak, złapię cię. Dobra. Zabiłem już go. Chciałem go dobić. Chodzi, dobra. Skryjcie to jeszcze. Jest
trochę. Dzięki. Nie ma sprawy. Chodźcie. Okej, zbierajcie plony, będę was osłaniał. Mam broń, można powiedzieć, jest najlepsza. Chwileczkę, muszę coś zostawić. Inaczej nic nie będę zbierał. Jakie jest twoje imię, farmerze? Sam? Wszyscy na mnie mówią mąka. Okej, okay, mieli. Niech będzie mieli. Zbierajcie to trybę. Da, zawsze, że to tylko schowam najmniej pożyteczne rzeczy. Jak coś to na parterze w kartonie pochowałem trochę surowego mięsa i jeszcze jakiś miód. Nie wiem, coś tam pochowam, żebym mógł w ogóle coś jeszcze podnieść. Jeszcze tutaj mogę coś ewentualnie schować, parę kości. Dobra. Dzień będziemy zbierać plony? Nie, no tak do Jana. Dobra. My już musimy się wycofać do miasta powoli. Co powiedzieć na to? Tylko będziesz musiał tam pójść pod ten karton i wziąć tam niektóre potrzebne rzeczy. Ja wziąłem wszystko swoje. Nie, bo ja musiałem sobie miejsca dzwonić, żeby... No dobra, no to idźcie wziąć te rzeczy, a ja tu czekam. No okej. Okay. Ja wszystko co drogocenne trzymam przy sobie. Ja tak samo. Masz się zdziwiłem. Lodówka. Lodówka stoi cała. Niespotykany widok, powiem szczerze. Nie zbierać już? Nie. Dobra. Właśnie. Potem się chleb tego zrobi. No, z 5 staków mam to spokojnie. Właśnie, pójdę jeszcze po śpiwoły, bo to by się przydało. Dziadostwo. Trzymasz jakieś graty? Ten grat na podwórku to samochód kiedyś był. Kiedyś. Ja no, nie dostanę się na pięty, to... No tak. Takiej opcji nie przewidziałem. Na chwileczkę. O dobra, coś wykorzystam z moich narzędzi. Stój się. Stój, dostaj. Okej, dzięki. Właśnie, chodź. Ja tam wezmę z dołu parę tych istotnych rzeczy, a resztę zostawiam. Dobra, mam już wszystko co trzeba. Ja już idę w stronę miasta. Chodźcie do miasta. Wejdziemy do pierwszego domu. I że tak powiem, zabunkrujemy się. Ja już tu jestem. Przebywałeś tam kiedyś w mieście? Nie, ja jeździłem tam po zakupy, a co? A nie widziałeś tam nic, nie wiem, takiego podejrzliwego? Nie wiem. Nie miałeś styczności z konfrontacją zombiaków? Są. A, czyli o wilku mowa. Jest tam i jest ich pełno straszliwie. To niestety tyle wiemy, że jest ich naprawdę masakrycznie dużo. Z tego co wiem, to najgorsze są psy.
Ta. Psy? Co tam się spotkamy, psy? Ale nie, zombie. Wiesz, że nie spotkałem się tam, psy. Nie, ich cała chmara, to trzeba będzie stopniowo je wykańczać. To musimy. Au. Zasłonki takie ciężkie. Wbiłeś, dobra, jestem tu już. Au. O nie, głód. Głodny jestem. A to muszę nie, to ja z tobą jestem. O, to gdzie ten żołnierz? A to ty tutaj. Jestem tu dalej, zostaw mnie. No, czekaj, zabiję go. Jak mam tylko zabawę? Mój. Dobra, chwilimy. Zabezpiesz ty, tu piętro. Nie, rozumiem, że nie ma piętra. W takim razie będziemy się tam wynosić. Dobra, jest, sprawdzę, chodź, kuchnię. Chciała dostać, to jeszcze się czołga. Dobra, mamy piętro, możemy tutaj. Czekaj, sprawdzę te jeszcze. Chodź na piętro i zrobię wszystko powoli tańczyć, bo idzie po pasy. No okej, okay, już tam nie mogę sprawdzać. Mieli? Słucham. Chodź na piętro. Mieli sobie wyciągnąć. Chodź na piętro. Ja też jedno głupie biorę jeszcze. Dobra, to żegnaj. Sprawdzone? Dobra, można iść. A nie, już kończymy odcinek. Aha. Okej, okay, to dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Podsumowując, trzeci dzień poznaliśmy nowego kompana, drucha, farmera. Na początku było trochę zaskoczenia. No, dialogów troszeczkę żeśmy namieszali, ale jest git. Problemy techniczne. Dobra, odsłaniam, mów. Problemy techniczne tam najwyżej powycinam. Tam w najbliższym czasie, kiedy będę montował ten odcinek. I ogólnie dalsze ciągi przygód będziemy po prostu trójkę, bądź jeszcze ktoś do nas dojdzie. Dlatego dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I miejmy nadzieję, że kolejne dni będą lepsze. Trzymajcie się, yo!